neutralizator kondensatu. Po co ci to? Jak to wygląda w praktyce? I czy to w ogóle działa? Więc dzisiaj neutralizujemy kondensat. Zapraszam cię do odcinka. Dzisiaj w trakcie przeglądu miałem okazję zamontować neutralizator kondensatu. Klient skarżył się, że jego system oczyszczania ścieków miał problemy i dlatego zdecydował się, żeby zamontować właśnie takie coś, czyli neutralizator do kondensatu. Jak to działa? Więc te kulki to jest substancja chemiczna, która reaguje po prostu z kwaśnymi skroplinami z kotła i sprawia, że stają się, że woda, która spływa właśnie z kotła, z kwaśnego pH, powinna mieć neutralne. Ja sobie to dzisiaj sprawdzę, bo nigdy nie miałem okazji tego się temu tak bliżej przyjrzeć. Więc zobaczymy, jakie mamy pH na wyjściu z kotła. Tutaj sobie specjalnie trochę poludowałem wypływ z kondensatu, żeby móc pobrać stąd próbkę i pobrać próbkę już za. Dobra, więc mamy papierek lakmusowy. Mamy pobraną próbkę już sprzed kotła, czyli sprzed neutralizatora. Damy sobie ją tutaj. Ona potrzebuje chwili, ale tak nawet już na szybko widać, że mamy gdzieś tak pewnie koło 5, neutralne to jest 7. Ale dodamy je jeszcze chwilę. Ja będę musiał jeszcze poczekać, aż kocioł popracuje z jakieś 10 minut, żeby neutralizator kondensatu napełnił mi się faktycznie wodą z kotła, bo ja tutaj robiłem przegląd, więc przepłukiwałem to po prostu spuszczając wodę z kotła. Chcę mieć tutaj faktycznie skropliny. No i wrócę za chwilę i zobaczę, jaki tutaj nam będzie pomiar. Dobra, to wracam do ciebie po chwili i zobaczymy, ile nam wychodzi tutaj. No tak chyba będzie najprościej. W tym miejscu sobie wyciągnąć. No, jedną ręką to nie jest tak prosto. Ok. Nowy papierek. O, już od razu widać, że bardziej zielone. No może tak, damy to na razie tu i porównamy ten, co już miał czas. Damy sobie światło. I tak. To 5 nie jest, to będzie mocniej. Będzie jakieś 4. Coś pomiędzy 3 a 4 pH, czyli raczej kwaśne. A tu mamy bardziej zasadowe, czyli 8, 9. Także jak najbardziej działa. Nawet trochę w drugą stronę. Ale to też jest świeży wkład. Także na pewno zmienia tak, jak powinien nam pH z kroplin. Zapamięć. Obrotem trzeba włożyć. W jednym miejscu, w drugim siedzi. Mam nadzieję, że tyle, że to pomoże klientowi z jego oczyszczalnią ścieków. Sam jestem ciekaw, jakie będzie zeznanie za rok i to niepodatkowe. Czy to była główna przyczyna braku uzdatnienia, czy braku oczyszczania, a w zasadzie wymierania bakterii, bo niby tej wody dużo nie jest, to
tak kropelkuje, ale z drugiej strony w ciągu dnia zimą może być nawet i 10-12 litrów w skrajnym przypadku, więc faktycznie może coś to brusić. Sam montaż jest całkiem prosta sprawa. Tutaj może było troszeczkę trudniej, bo faktycznie mało miejsca, nie miałem za bardzo pomysłu, gdzie to dać, ale się zmieściło. Z tego co producent mówił, te kulki powinny zmienić się na przeźroczyste w momencie, kiedy już przestaną odkwaszać skropliny. Ja akurat się spotkałem z innymi, kiedy, jak w takich większych przemysłowych kotłowniach gazowych, też takie coś musi być, kondensacyjne oczywiście. I tam akurat one się przeźroczyste nie robiły, ale to możliwe, że zależy właśnie od samego wkładu. Tam akurat po prostu było widać, że to już nie działa, a po drugie też pH już nie zmieniało się. Także jeżeli to ma faktycznie za rok być przeźroczyste, czy w momencie kiedy się skończy, to będzie nawet ułatwienie dla klienta, by wiedzieć kiedy wymienić. Jak wytrzyma rok, no to przy przeglądzie za rok na pewno to wymienię, bo to jest chwila roboty, a przy przeglądzie i tak człowiek tutaj musi wypłukać całą drogę spływu kondensatu. Koszt, no sam neutralizator, jakieś 2-3 stówki zamontować, no przy przeglądzie to tam wiadomo trochę mniej, no bo to i tak człowiek już jest, ale myślę, że z takim montażem, jak ktoś cokolwiek robił hydraulicznie sobie sam w domu, to poradzi sobie. Do tego teoretycznie są jeszcze 2 obejmy, ale tutaj już nie było ich jak zmieścić, też trzyma się to całkiem sensownie. Może dobić w pozycji zarówno pionowej, jak i poziomej. Na logikę będzie lepiej działać poziomo, no bo ta woda będzie wolniej po prostu przepływać przez to, więc dłużej będzie stała w samym neutralizatorze. Ale dla porównania to bym musiał po prostu faktycznie zamontować raz tak i sobie sprawdzić, czy równie dobrze działa, ale jeżeli producent mówi, że i tak działa, to pewnie tak jest. W miarę fajna firma. Tak niech wam będzie reklama, chociaż nikt mi za to nie zapłacił. Ale wydaje się to całkiem sensowne rozwiązanie. U jednego z klientów takie coś widziałem i się nie zastanawiałem nad jakimś czymś innym, ale marek tego rozwiązania, czy producentów tego rozwiązania jest pewnie sporo. To jest akurat sfer domu. Mały, zgrabny. Można by trochę ponarzekać, że trochę dużo jak za kawałek plastiku, ale z doświadczenia wiem, że te kulki są po prostu drogie. Do takiej kotłowni przemysłowej, jak wymieniałem 8 kilo, to tam wychodziło za 8 kilo chyba ponad 1000 zł kilka lat temu, więc to jest największy koszt, ale tutaj to tutaj 100 gram chyba wchodzi na jeden wkład, więc to tam będą grosze. A kiedy takie coś montować? Na pewno jeżeli mamy właśnie oczyszczalnię ścieków przydomową, chociaż jeden klient ma też kocioł kondensacyjny, nie ma czegoś takiego, jemu działa to bez problemu, ta oczyszczalnia, więc w sumie później nie montował. Ale jeżeli miałbym komuś montować kocioł, bym to wiedział, bym wiedział, że ma taką stację, to pewnie dla świętego spokoju byśmy takie coś zamontowali. No i generalnie wszystkie kotły przemysłowe, kondensacyjne powyżej 35 kV na pewno muszą takie coś mieć. Bo tych skropin po prostu jest dużo więcej. To będzie wszystko. Także do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.